na 25 kwietnia takie słowa odnajdujemy. Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia. Niech się mówi wśród narodów, Pan jest Królem. Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Drodzy, te słowa to słowa o naszej misji jako chrześcijan. Tych, którzy mają iść i głosić Jezusa Chrystusa. We współczesnym świecie nie jest to łatwe. Na pewno, patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie, w Syrii, w Afganistanie, patrząc na to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w kopalniach na Górnym Śląsku, nie jest łatwe mówić temu współczesnemu człowiekowi, Jezus jest wielki. Oto niesiemy Jego przesłanie, ucząc wszystkich przestrzegać Jego przykazań. A przecież dał nam nowe przykazania, byśmy się miłowali wzajemnie, jak On umiłował nas. Dlatego dziś, patrząc na wszystko, co się dzieje, jeszcze mocniej, jako ludzie wiary, musimy głosić Jezusa Chrystusa, kochającego człowieka, bez względu na to, kim ów człowiek jest. Jezusa Chrystusa, który chce odmieniać ludzkie serce. Chce zmieniać tych, którzy są źli, aby stawali się lepsi. Chce, aby wszyscy byli Jego uczniami. I choć zdaję sobie sprawę, że jest to niełatwe posłannictwo, bo często nie jest łatwo wyjść i głosić miłość, dobro i nadzieję, która jest wpisana w chrześcijaństwo dzisiaj w Charkowie, w Mariupolu, czy choćby tym najbliższym, którzy nie mają wieści o tych, którzy zostali uwięzieni pod ziemią. Ale idźmy wszyscy. Jako ewangelicy mamy przesłanie powszechnego kapłaństwa. To każdy z nas, jako uczeń Chrystusa, ma być tym, który niesie Jego przesłanie w świat. I nie ma między nami ani lepszych, ani gorszych apostołów. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy tak samo i mocno możemy głosić, że Bóg jest wielki i że tak wiele potrafi poprzez wiarę w Niego człowiek na tym świecie uzyskać. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Panie, za to dzisiejsze słowo o niesieniu Ewangelii. Prosimy Cię, spraw, abyśmy każdego dnia, żyjąc tym słowem, stawali się apostołami Jezusa Chrystusa, niosąc w świat to wielkie przesłanie, że Bóg żyje, że w Jezusie Chrystusie dał nam nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali. I nauczył nas, jak być prawdziwymi ludźmi.
Amen.